19 lutego będziemy obchodzili nowe święto państwowe. Wprowadza je ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z ustawą Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego, dzień urodzin Mikołaja Kopernika, uznanie jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką. Nie będzie to dzień wolny od pracy i nauki. Jak podano w uzasadnieniu ustawy, której autorami jest grupa posłów PiS, ustanowienie nowego święta państwowego stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców ponad tysiącletniej historii naszego narodu i państwa. Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego i społeczno-gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Podkreślili, że odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały znaczący wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wskazano oprócz Mikołaja Kopernika również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arckowskiego, Ludwika Hirschfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju. Kliknijcie w link wyświetlony na ekranie, aby dowiedzieć się o projekcie 9-dniowego święta, które było omawiane przez rząd.